Witam Was, kochani. Dzisiaj króciutki tutorial, na którym wykonamy kwiatki z papieru akwarelowego. Są to lilijki, których ja używam do projektów na chrzest, na komunię i na ślub. Pokażę Wam szybciutko taki jeden projekt, który zrobiłam na komunię świętą. I tu właśnie użyłam takie lilijki i na wieczku. Na wieczku oraz w środeczku przyozdobiłam Pismo Święte na górze i tu i również z tyłu, bo z tyłu za Pismem Świętym, za książeczką za Pismem Świętym. Żeby nie przedłużać, już mówię, co będzie nam potrzebne do wykonania tych kwiatuszków. Potrzebujemy blok z papierem akwarelowym. Ja używam papieru student. Gramatura tego papieru to jest 150 gram. Używałam też papieru 200 gram i też bez żadnego problemu kwiatki dają się robić. Będziemy potrzebować tusze. Ja używam Memento, ponieważ jest to tusz, który się nie rozmazuje, a ponieważ kwiaty moczymy, więc rozmazywałoby nam się to za bardzo niż ja chcę. I taki mam tutaj kupiony na Ali tusz, którego używam z kolei do kolorowania pręcików. Pręciki będą kolorowane zarówno zielonym, jak i brązowym, bo jak zapewne wiecie, lilia ma pręciki na końcach brązowe. No i tutaj używam Distressa. Będą nam potrzebne kulki do wytłaczania. Kulki, ja mam akurat ten komplet, którym dysponuje większość dziewcząt zajmujących się kwiatkowaniem, ale na początku używałam najnormalniejszych przyborów do formowania mas na tortach i świetnie się sprawdzają, bo macie tutaj kuleczkę i większą, i mniejszą, i bardzo często używałam też tej łapki takiej ząbkowanej do formowania takich żyłek na kwiatkach. Także spokojnie, nie musicie od razu kupować drogich narzędzi, możecie zacząć od tanich. No, jeszcze tutaj mam taką kuleczkę, której też używam, a jeszcze więcej używam białej, ale mi gdzieś w tej chwili wsiąkła. To damy sobie radę z zieloną. Będzie potrzebny klej. Ja mam też w buteleczce. Będzie potrzebny pistolet z klejem na gorąco. Będzie potrzebna woda. Będzie potrzebna woda do zmoczenia kwiatów, do moczenia kwiatów, bo ja moczę kwiaty, nie pryskam, tylko moczę. No i oczywiście mata do wytłaczania. Używam też takich, o proszę bardzo, takich mat, które umieszczane są między meblami, ale po tym papier troszeczkę mi się ślizga i niewygodnie jest mi to robić. No i co tu jeszcze będziemy potrzebować? Gąbeczki do tuszowania też. Bardzo często korzystam z gąbek, które znajdują się między winogronami w Biedronce, bo są bardzo mięciutkie. Takie jednorodne, nie mają dużych dziurek i bardzo fajnie się też nimi tuszuje. Nie mam ich w tej chwili przy sobie. No i oczywiście będzie nam potrzebne wycięte kwiatuszki. I teraz popatrzcie, że taka lilijka składa się tylko z dwóch takich elementów. Z dwóch elementów po trzy płatki. Także szybciutko sobie zrobimy. Natomiast mniejszy kwiatuszek wycinam z takiego wykrojnika, takim wykrojnikiem, i zaraz Wam te wykrojniki pokażę. To nie są wykrojniki oryginalne, ja mam wykrojniki z Ali, przeważnie z Ali, trochę z Agiartu, też mam od Emilii Sieradzan, tak? Chyba tak, o ile sobie dobrze przypominam. I użyłam tego takiego średniego wykrojnika. Natomiast ten malutki zrobiłam
z takiego wykrojnika. O, takie dwa kwiatuszeczki. Dobrze. No to możemy zabierać się do pracy. Pierwsze, co robimy, to zanim kwiatki będziemy moczyć, to musimy je właśnie pokolorować. Tak, potrzebne są nam dwie sztuki, więc resztę sobie odkładamy. Dwie sztuki tego i jedna sztuka tego. I jedna sztuka tego. Oczywiście, nie wiem, czy pokazywałam. Pokazywałam Wam chyba pręciki, które będziemy kolorować. No i zabieramy się do pracy. Jak ja to robię? Biorę sobie deseczkę, żeby sobie nie brudzić maty. A poza tym na deseczce szklanej macie tę pewność, że nie będzie Wam się marnował tusz, bo po prostu każdą jego odrobineczkę fajnie zbieracie z tej szklanej powierzchni. Mówiłam Wam, że używam do środeczków tuszu Memento. I tak delikatnie bardzo sobie tuszuję. Jeden środeczek, drugi środeczek i w tym małym też sobie tuszuję. Tak, potuszowane już mam środeczki. To teraz przystąpię do tuszowania żyłek. I do tego używam takiego pędzelka do malowania oczu, ponieważ on jest tutaj wąziutki i ładnie nam rysuje żyłki. I od środeczka jadę do góry. Staram się to zrobić dosyć cienko, żeby to nie była żyła, tylko żyłka. I druga żyłka. I trzecia żyłeczka. Jeden już mamy. I teraz drugi. Tak. Tak. I tak. Mamy drugi. I na malutkim to tak dosłownie tylko zaznaczam. Delikatnie bardzo, bo jest płateczek wąziutki, to bym go całego zamalowała w końcu. O, tak. Odkładamy sobie to, co nam już jest niepotrzebne, żeby nam nie zajmowało miejsca. Tak, tak i tak. I teraz sobie uformujemy kwiatki. Najpierw je wrzucimy do wody. Tak, do wody wrzuciłam kwiatuszki. A w tym czasie przygotujemy sobie pręciki. Tak. I teraz potrzebujemy do jednego kwiatuszka potrzebujemy 5 pręcików. Tak, czyli biorę 2 całe i jednego w połowie ucinam. Ucinam. Tak, już sobie biorę nożyczki. Tak. Po prostu przetnę sobie teraz na pół. Tak. I teraz, żeby te nitki białe nie były takie widoczne, bo te nóżki, na których pręcik jest osadowiony, no czy te całe pręciki, one na dole są zielone. Dlatego ja sobie biorę tusz i koloruję same niteczki najpierw. Tak, mam 3 i jeszcze mam 3, szybciutko. I jeszcze musimy mieć do małego, a do małego używam 3 tylko pręciki, no bo jest za malutki, żeby tam dawać więcej. Więc znowu sobie ucinam połóweczkę i mi 2 teraz wystarczą, bo tu mi 1 zostaje. I niteczki delikatnie sobie koloruję, żeby nie starczały białe. Dobrze, ten tusz już możemy zamknąć. Teraz biorę tusz brązowy, bo będę kolorować pręciki, bo ja zawsze przeważnie mam też kolorowe, ale przeważnie kupuję białe, żeby właśnie dostosowywać kolorystykę pręcików do danego projektu. I teraz robię to samo.
koloruję sobie na brązowo pręciki. Trzeba to zrobić dosyć dokładnie, bo ten kolor wsiąknie zaraz w pręciki, ponieważ to są pręciki matowe. O! I widzicie, ten jeszcze jest niedokładnie zrobiony. Widzę, że już trzeba tuż kupować brązowy. O! Widzicie? I już mamy brązowe końcóweczki. I teraz sobie zbiorę wszystkie naraz. Tak, wyprostuję, żeby malować główeczki, a nie niteczki pręcika. Tak. Spokojnie sobie poobracam, żeby dokładnie było i mamy to. Dobrze, możemy zamknąć tusz, możemy trochę wytrzeć ręce, żeby nam się kwiatki nie pobrudziły przy obróbce. Tak, dobrze, teraz sobie schowam już matę szklaną, bo nie jest mi potrzebna i wyciągam sobie kwiatuszki i będę je teraz formować. I formujemy po stronie lewej. I wygniatamy brzegiem z drugiej strony i przez środeczek. Ja robię to tą cieńszą stroną. Tak. Drugi płateczek i środek. Nawet lepiej jest tą grubą końcówką. Trzeci płatek. I środek. Odwracamy w drugą stronę. I wgniatamy porządnie, formując sobie jeszcze teraz płatki do takiego kształtu, jaki chcemy uzyskać na końcu. I pierwszą część mamy. Teraz druga część. Brzeszkiem. Z drugiej strony i przez środek, brzegiem i przez środek, brzegiem i przez środek. Tak, odwracamy w drugą stronę i wgniatamy, formując jednocześnie. Tak. Tak, tu możemy delikatnie końcóweczki zagnieść. Tak, i zostawiamy do wysuszenia. I ten malutki brzegiem przez środek. I wszystkie płatki tak obrabiamy. Mamy to i teraz będziemy wsadzać pręciki.
Tak. I teraz daję je dosyć wysoko. Tutaj daję klej. Troszeczkę je przyciągam. Płatki ściskam. Trzymam, żeby wystygło. Zanim mi całkiem wystygnie, to jeszcze uformuję sobie pręciki. O. Dobra. I druga część. Powiększę troszkę dziurkę, bo mi nie chce przejść. Tak. No i teraz poszło. Teraz naprzemiennie układam płatki. Pomiędzy nie daję troszkę kleju. I formuję. I ściskam. I duża liliczka gotowa. Jeszcze nie jest doschnięta. Możemy formować jeszcze. I mamy dużą lilijkę. Oczywiście dodatkowo ciągnące się nitki wszędzie. Zabezpieczam od tyłu. Tak. Zostawiam do wyschnięcia. Jeszcze mokre. O, i tak wyglądają nasze dzisiejsze kwiatusie. Mała lilijka i większa. Teraz możemy jeszcze sobie obciąć końcówki. Tak. I tak. Jeszcze możemy uformować pręciki i lilijka gotowa, mała i duża. No nie wiem jak wy uważacie, ale ja uważam, że taki delikatny kwiatuszek do projektu komunijnego jak najbardziej. Robiłam je też z foamiranu, kiedyś wam pokażę te foamiranowe lilijki. I muszę wam powiedzieć, że mnie o wiele bardziej podobają się te lilie papierowe. Jeszcze tu cały czas klej. Dziękuję wam dzisiaj bardzo za uwagę. Zapraszam was na następny tutorial. Będziemy wykonywać prawdopodobnie środki do kwiatów. Pokażę wam, jak robię środki do kwiatów i z masy, i z takiej plasteliny dziecięcej, która zastyga. Myślę, że taki tutorial wam się przyda, bo skoro chcemy tworzyć kwiatki, to musimy pochylić się również nad ich środkami. Dziękuję. Proszę o subskrybowanie mojego kanału. Pozdrawiam was cieplutko. Pa, pa!